Kiedy rozmyślałem nad tym czasem, kiedy będziemy razem mogli poświęcić ten czas, kiedy tutaj się zgromadzamy nad Bożym Słowem, to w ostatnią niedzielę właśnie podczas uwielbienia gdzieś doświadczałem takiego momentu podczas śpiewania pieśni. Taki obraz gdzieś widziałem, kiedy zbliżam się do Pana Boga w tej pieśni. Gdzieś jestem coraz bliżej, gdzieś zaczynam wchodzić w tą Bożą obecność. Zaczynam go doświadczać, to, że on się, kiedy my się do niego zbliżamy, on czyni to samo. Kiedy się na nim skupiamy, to wtedy możemy odczuć to, że on tak naprawdę jest bardzo blisko. Że on cały czas jest blisko, tylko my gdzieś ganiamy, gdzieś tego nie widzimy, nie doświadczamy. Ale dzięki Bogu, że on jest cały czas. I pierwsze takie odczucie gdzieś w sercu to przypomniała mi się ta historia, kiedy Jezus wszedł do łodzi Piotra. I był taki moment w historii, czytamy o tym w Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza i chciałbym do tego teraz nawiązać. Jest to zapisane w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza. To jest tutaj zatytułowane w tym nowym przekładzie Powołanie pierwszych uczniów. I gdzieś podczas tego uwielbienia gdzieś przypomniał mi się ten moment, ten fragment, dlatego że moje serce gdzieś zaczynało tak, takie pierwsze odczucie było: Boże, tak nie jestem godzien tego, żeby w ogóle wejść w taką bliskość z Tobą, gdzieś taka pierwsza myśl gdzieś, ale wiedziałem, że to nie jest, nie powiem dobre, ale że to nie jest tak jakby od Boga, to ta myśl. To z tym chciałbym się właśnie dzisiaj z wami podzielić. Kiedy wchodzimy w tą Bożą obecność, kiedy doświadczamy to, że On wchodzi do naszej łodzi, do naszego życia, to przypomniały mi się te słowa Piotra. I wtedy, kiedy Jezus powiedział, żeby oni zarzucili te sieci, znamy tą historię, kiedy wyciągnęli te ryby, kiedy zauważyli coś ponadnaturalnego w ich życiu, to czytamy w 8 wierszu, jaka była postawa ich serc. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Gdzieś doświadczał w swoim sercu takiej konfrontacji, zobaczył gdzieś, że to jest ktoś więcej niż jakiś prorok, że tu jest coś więcej. Odczuł to. I zaczął mówić do Pana właśnie w ten sposób, żeby od Niego odszedł. I to jest takie niezrozumiałe. Przychodzi błogosławieństwo, przychodzi Jezus, Syn Boży w własnej osobie, wchodzi do tej łodzi Twojej, gdzie do tej pory byłeś w takim znoju, gdzie doświadczałeś jakiegoś braku, niepowodzenia, gdzieś tych ryb nie było w Twoim życiu, tego błogosławieństwa. I nagle doświadczasz błogosławieństwa i tak można powiedzieć, chciałoby się Boga złapać za kolana i powiedzieć: nie wychodź już nigdy z tej łodzi. Ale to było szczere. To było szczere takie gdzieś doświadczenie Piotra, gdzie gdzieś to był taki moment takiej pokuty w jego życiu, gdzieś doświadczał tej świętości Bożej i zaczął to mówić właśnie, żeby Bóg oddalił się od niego, odszedł od niego, bo nie jest godzien, bo jest grzesznym człowiekiem. Bo jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. I tu jest odpowiedź Pana Jezusa do Piotra. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać. I z takim właśnie przesłaniem dzisiaj chciałbym się z wami podzielić. Gdzieś odbieram to od tamtego czasu, od tego momentu, gdzieś to przeżywam w swojej duszy, w swoim sercu, gdzie Bóg po prostu przychodzi. On cały czas jest, ale On chce się nam dać na nowo poznać, na nowo objawić swoją miłość i chce, abyśmy usłyszeli na nowo te słowa, abyśmy kiedy wchodzimy w tą obecność, kiedy doświadczamy tego błogosławieństwa w swoim życiu, abyśmy nie odczuwali strachu. On nie przyszedł tam do tej łodzi po to, żeby Piotra skonfrontować, żeby obnażyć jego taką beznadziejny stan, że się do niczego nie nadaje, że jest grzesznikiem. To nie był cel Jezusa Chrystusa.
sam to też wypowiada, żeby przestał się bać, żeby przestał się lękać Jego obecności w Jego życiu, tego, co właśnie doświadcza. I co mówi dalej Pan Jezus? Od tej chwili będziesz łowił ludzi. To jest takie na nowo, żebyśmy gdzieś... Ja mówię przede wszystkim to, co dzisiaj się z wami dzielę, to ja to odbieram przede wszystkim do siebie, tak gdzieś. Ja zawsze się staram dzielić tym, co gdzieś odbieram do siebie i dlatego dzielę się z wami jako z moją taką duchową rodziną, z braćmi, siostrami. Dlatego gdzieś na nowo chcę się tym gdzieś to przeżywam, odbieram to, że Jezus przychodzi. On cały czas chce mieć z nami relacje, ale nie chce, żebyśmy gdzieś odczuwali ten lęk, gdzieś strach, jakiś niepokój, żeby... Wiemy, kiedy przychodzi Jego obecność, to jeżeli żyliśmy w jakimś błędzie, grzechu, to jest to obnażone. To wtedy oczywiście gdzieś Duch Święty przekonuje nas do tego, abyśmy z tego pokutowali, gdzieś się od tego odwrócili. To jest jasne i zrozumiałe. Ale głównym celem jest to jest wspaniałe, że widzimy, że jak Jezus już wszedł do Jego łodzi, to jak czytamy historię, inne Ewangelie i potem Dzieje Apostolskie i chociażby listy Piotra, to widzimy, że Jezus, tak jak obiecał, On już zawsze był. On zawsze był. To jak patrzę na apostoła Piotra, to gdzieś zauważam takie podobieństwo. Odbieram gdzieś wiele takich nauk do swojego życia. Dlatego, że w wielu jego postawach, w wielu jego jakichś wypowiedziach, czynach, w tym, co jak się zachowywał, gdzie kiedy nawalał, gdzieś widzę siebie. I wierzę, że nie jestem w tym sam. Gdzieś wiele osób gdzieś utożsamia się też z Piotrem. Widzimy, że najpierw od objawienia, można powiedzieć, potem do zgorszenia. Gdzieś takie życie jego było, nie można powiedzieć, do czasu, kiedy zaczął chodzić z Duchem Świętym, kiedy on był jeszcze przed tym ochrzczony, przed ochrzczeniem, przed wypełnieniem tej obietnicy, pięćdziesiątnicy, to zauważam te podobieństwa, jakie są. Gdzieś... Z jednej strony jedno mówił, drugie się okazywało. Czy tak nie jest czasem w naszym życiu? Czy gdzieś nie doznajemy objawienia, tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza? W 16 rozdziale ten fragment też chciałbym tutaj przytoczyć. 16 rozdział Ewangelii Mateusza. I tam jest właśnie to znamienite wyznanie Piotra. To jest w tym momencie historii, kiedy wcześniej, przed tym wyznaniem, przyszli uczeni w piśmie, faryzeusze i sadyceusze, chcieli znak od Jezusa na potwierdzenie tego, jakiś, żeby uczynił cud, znak z nieba, aby potwierdził to, kim jest. Czy jest Synem Bożym, czy nie jest. I wtedy Jezus im odpowiedział, że nie dostaną innego znaku z nieba, jak tylko ten znak Jonasza. Ale potem, kiedy Jezus się oddalił swoimi uczniami, zadał im pytanie właśnie w tej kwestii. Za kogo ludzie mnie uważają? I uczniowie zaczęli odpowiadać, że tam za proroka, za Eliasza, za kogoś tam jeszcze innego. I zadał im wtedy takie osobiste pytanie, a za kogo wy w takim razie mnie uważacie? I wtedy Piotr powiedział to znamienite, to wyznanie, że ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Jakieś objawienie dostał wtedy, w tym momencie od Ojca, bo wiemy o tym, że Jezus powiedział, że to nie wychodziło z Jego poznania, gdzieś nie doszedł do tego w ludzki sposób, ale zostało Mu to z łaski objawione od Ojca i dlatego to wyznał. Ale widzimy, że zaraz za chwilę zaczyna być Jego postawa taka, że zaczyna być zgorszeniem, gdzie zostaje upomniany przez Jezusa Chrystusa w ten sposób, że myśli w sposób nieboży. To jest ten moment, kiedy mówi, że na Jezusa nie powinno przyjść takie cierpienie, nie powinien umierać, żeby nie robił w ten sposób, nie szedł tą drogą, gdzieś zaczyna Jezusa upominać. I widzę w tym życiu Piotra, w tym jego tej drodze za Panem, gdzieś zauważam często swoją postawę. Gdzieś w jednym momencie jesteśmy gdzieś, doznajemy jakiegoś objawienia, jesteśmy w jakimś, wiecie... Na górze, a za chwilę gdzieś jest coś nie tak, gdzieś zaczynają grać jakieś emocje, gdzieś. I dzielę się z tym z wami, dlatego że wiem, że Bóg
I Duch Święty nie chce, żebyśmy właśnie w taki sposób wyglądało nasze życie. On chce, żeby nasze życie było stabilne, żebyśmy chodzili w wierze, żebyśmy chodzili w poznaniu tym, kim jest Pan Jezus Chrystus, żebyśmy mocno stali na tym, co Pan Jezus uczynił, żeby ta kwestia zbawienia, pewności tego zbawienia, pewności tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, pewności tego wszystkiego, co jest objawione w Bożym Słowie, żeby to było dla nas taką podstawą, która jest nie do ruszenia. I żebyśmy chodzili w takim pełnym zaufaniu, w czasie, kiedy doznajemy nawet jakichś ataków, a takie są, jakichś prześladowań, czegokolwiek, tak jak apostoł Paweł, który nawet w więzieniu, kiedy był, to on uwielbiał Pana, on wiedział, kim jest, on wiedział, że to nie jest jakaś pomyłka, że go Bóg nie zostawił w tym czasie próby. On cały czas wiedział, kim jest Jezus Chrystus, on cały czas wiedział, kim jest w Chrystusie. To się nie zmieniało, pomimo jego sytuacji, że był zakuty gdzieś w kajdanach, pomimo tej sytuacji, która go dotykała. I właśnie takie życie nasze w wierze powinno być. I Boże Słowo mówi o tym, że my w wierze, my mamy toczyć bój. To znaczy, że to jest jakieś coś, co też jest skierowane nie tylko zależne od samego Boga, ale też od nas. Dziś mamy podjąć ten bój o tą wiarę. Dziś mamy zachować tą wiarę. Bóg chce, abyśmy w wierze byli niewzruszeni. Pomimo jakichś doświadczeń, pomimo jakichś... Widzimy w historii życia Piotra, kiedy on wyszedł z tej łodzi, jako ten jeden, który widział Jezusa, który szedł po wodzie, ale wtedy, kiedy w tym momencie zwątpił, Jezus powiedział do niego: o małowierny. Gdzieś widzimy, że on doświadczał jeszcze w tym czasie tego uczniostwa, podążania za Panem, tych zawirowań takich. Gdzieś wiarę miał przez chwilę, wyszedł z tej łodzi, coś cudownego. Ja nie mówię w ten sposób, żeby teraz, wiecie, to w żaden sposób nie mogę jakoś Piotra tutaj oczerniać czy powiedzieć coś złego. W żaden sposób, to nie jest moim tutaj celem, ale gdzieś zauważamy to, że doznawał jakiejś takiej wzrostu wiary. W emocjach można powiedzieć, że wyszedł tam do Pana, ale gdzieś, kiedy zaczął się skupiać na tym, co zaczęło być z zewnątrz, jego wiara znikła gdzieś. Zaczął tonąć. I wiemy, że to polegało właśnie na wierze, bo Jezus mu powiedział, że jest małowierny. I tak przez to gdzieś chcę odbierać naukę do własnego życia. Żeby nie było w moim życiu takiej sinusoidy, że gdzieś jest przypływ wiary, wszystko mogę w Chrystusie i wszystko teraz może być, ale zaraz za chwilę, za moment, nawet nie za długi czas, czy nie pozwalam sobie gdzieś moim emocjom, czy mój wzrok nie jest gdzieś czasem skierowany na to, co jest zewnętrzne. Tu nagle doświadczam gdzieś, zaczynam w to wierzyć, że Bóg może wszystko, ale jest poniedziałek czy wtorek i widzę, że no chyba jednak nie. Gdzieś nie ma już tego. Gdzieś to się rozpływa, rozmywa. Chyba nie o takie chrześcijaństwo, nie o taki bój, nie o takie toczenie boju Jezusowi Chrystusowi chodziło, kiedy mówił o tym apostołowi Pawłowi chociażby. Nie tak to miało wyglądać. I z takim przesłaniem dzisiaj chcę się z wami podzielić. Ten obraz na nowo, kiedy Jezus wchodzi do tej łodzi, kiedy wchodzi do naszego życia. On chce przede wszystkim powiedzieć nam, żebyśmy się przestali bać, żebyśmy zaufali Jemu. On wchodzi po to, abyśmy już przestali się lękać, przestali się bać, abyśmy zaczęli ufać, abyśmy zaczęli Mu wierzyć. I kiedy zaczynamy Mu ufać, zaczynamy Mu wierzyć, On nas chce posłać. On chce nas posłać do konkretnego celu, do tego, abyśmy w tej stabilności wiary, abyśmy szli. I tak jak Piotr, do którego Jezus powiedział, że kiedy się nawróci, kiedy jego ta wiara będzie utwierdzona, aby szedł i utwierdzał innych w wierze, utwierdzał braci w wierze. I tacy mamy być. Mamy być tymi, którzy utwierdzają też innych w wierze. Do tego jesteśmy powołani, aby iść, tak jak tutaj Jezus powiedział do Piotra, że ma łowić ludzi, ma łowić nowych ludzi do Królestwa Bożego.
ma paść owieczki, jak to dalej mówi Jezus, już podczas, kiedy już było zmartwychwstanie, kiedy na nowo spotkał się z uczniami przed swoim wniebowstąpieniem, kiedy na nowo spotkał się z Piotrem. Piotrem, który znowu gdzieś, no, zwątpił, można powiedzieć. Wrócił do tego, czym wcześniej się zajmował. Gdzieś taka konfrontacja, czy czasem nie odbieramy tego, że Duch Święty przychodzi, gdzieś przekonuje nas do czegoś, gdzieś mówi, chce nas wypchnąć do służby, chce, żebyśmy te sieci zarzucili, gdzieś odnawia w nas, w naszych sercach to powołanie do służby, do tego, aby iść, aby głosić, aby łowić tych ludzi do Królestwa. Czy czasem gdzieś nie wracamy na nowo do tej naszej łodzi, naszego życia i gdzieś nie doświadczamy i potem brakuje sensu, brakuje siły, brakuje wiary. Dlaczego? Czy tak musi być? Czy tak musi być w naszym życiu? Czy do takiego chrześcijaństwa Jezus nas powołał? Czy po to dał nam Ducha Świętego? Czy po to dał nam swoje słowa, aby tak nasze życie wyglądało? Czy nie powinniśmy czytać Jego Słowo z Duchem Świętym, ze zrozumieniem i gdzieś odbierać te nauki, że nie do tego nas powołał Pan, swój Kościół. On powołał Kościół do tego, aby był piękny, do tego, aby zwyciężał, do tego, aby, tak jak jest powiedziane w Bożym Słowie, aby szedł i deptał te wszystkie przeciwności, aby zwyciężał. To nie znaczy, że nie będziemy doświadczać jakichś ataków, że nie będziemy doświadczać jakiejś przeciwności. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że pomimo tych przeciwności, pomimo tych ataków, pomimo więzienia, wiara jest cały czas powinna być na tym samym poziomie. Gdzieś to zaufanie, kim jest Jezus, kim jestem ja w Nim, gdzieś pewność zbawienia, pewność zwycięstwa Jezusa Chrystusa, to nie może gdzieś ulegać jakiejkolwiek sinusoidzie. To nie może być zależne od tego, czy doświadczam tych rzeczy, gdzieś takich błogosławieństw, gdzieś widzę te cuda, które się dzieją, znaki. Ja wierzę, że jak jest wiara, to te rzeczy przychodzą samo z siebie. Ale jak wiary nie ma, to o czym możemy mówić? Jeżeli te rzeczy by się działy bez wiary, to wiara byłaby niepotrzebna. Najpierw wiara jest potrzebna do tego, aby te rzeczy zaistniały w naszym życiu. I gdzieś wracając do tej niedzieli, podczas tego uwielbienia, gdzieś doświadczałem to i wiedziałem, że Duch Święty chce mnie czegoś nauczyć, coś mi przypomnieć, coś mi wskazać, że Jezus Chrystus, kiedy przychodzi, On nie chce, abyśmy się bali w tym momencie, abyśmy się lękali, ale abyśmy radowali się tym, że jest taka możliwość, aby to było dla nas czymś rozkosznym, czymś, co nas zachęca do tego, abyśmy się jeszcze bardziej przybliżyli, jeszcze bardziej weszli w tą obecność, jeszcze bardziej się tym rozkoszowali. To nam daje zwycięstwo. To nam daje zwycięstwo. I jeszcze tak jeden fragment z objawienia Jana. Chciałbym tutaj przeczytać. 12 rozdział. To jest ciekawy fragment. Nie chciałbym tutaj jakieś egzegezy słowa robić, skupia się tylko na tym jednym wierszu. 12 rozdział objawienia Jana, 11 wiersz. I tu jest mowa o tym, że jest pokazany obraz tych, którzy zwyciężyli, tych, którzy są przed tronem baranka. Jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka, tu jest mowa o Kościele, o tych, którzy uwierzyli w Niego. Jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Dlaczego ten fragment teraz chciałbym przetoczyć? Dlatego, że widzę tutaj takie trzy kroki do zwycięstwa. Jak chcecie, możecie sobie ten 12 rozdział potem w domach przeczytać, ale ja się chciałbym skupić na tym 11 wierszu.
I tutaj widzimy, że mowa jest o tych, którzy zwyciężyli, że pierwszym tym takim kluczem do zwycięstwa, w jaki sposób zwyciężamy w swoim życiu, to jest podstawa, to, że to jest przez krew baranka. Nie byłoby zwycięstwa w naszym życiu, nie byłoby w ogóle mowy o zbawieniu, o czymkolwiek, bez krwi Jezusa Chrystusa. Amen. I to jest podstawa. To jest tak jakby pierwszy krok. I w to my musimy uwierzyć. To przez wiarę. Przez wiarę przyjmujemy to, że Jego ofiara, że Jego krew daje nam dostęp do zbawienia, do tronu łaski, do Boga, do życia wiecznego, do Jego królestwa. To jest podstawa. I przez to zwyciężamy. I to musimy mocno się uchwycić przez wiarę. Jednak oni zwyciężyli go, tu jest mowa o przeciwniku, o oskarżycielu, którym jest diabeł. I on chce, abyśmy my już na tym pierwszym kroku gdzieś zaczęli odpadać, gdzieś zaczęli wątpić. On toczy walkę z Kościołem. On zawsze się przeciwstawia. Tu jest mowa, że on był tym, który oskarżał nas dzień i noc przed tronem Bożym. Ale my jesteśmy tymi, którzy wierzą obietnicy, wierzą Słowu, że to jest wystarczające, że nie ma nic więcej, nic nie możemy dodać, nic nie możemy tam więcej zrobić, tylko jak tylko przez wiarę przyjąć tą Ewangelię, tą dobrą wieść do naszego życia, że Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu, że Jego krew ma moc do tego, aby oczyścić nas z wszelkiego grzechu, przebaczyć nam i w ten sposób zwyciężamy. Drugi krok, jaki tutaj widzę w tym wierszu, to jest dalej, że przez słowo swojego świadectwa. To widzę tak jakby drugi krok, który powinniśmy robić przez wiarę. Nie wystarczy tylko w coś uwierzyć, ale nic z tym nie robić w naszym życiu. Nie wystarczy, że tylko coś wiem, ale też powinien coś robić. Tak jak mówi Jakub, że wiara bez uczynków jest martwa. Więc nie wystarczy tylko, że to zostanie na bazie jakiejś informacji w naszym życiu, że uwierzymy, że Jezus zbawił nas, no i żyjemy dalej swoim życiem. Ale widzimy, że tu jest jakiś drugi krok do tego chodzenia w zwycięstwie, do tego zwyciężania złego w naszym życiu. Widzimy, że przez słowo swojego świadectwa, że jak w to, co uwierzyliśmy, też zaczynamy w ten sposób żyć, zaczynamy wydawać owoc w naszym życiu, zaczynamy o tym świadczyć, zaczyna to być naszym świadectwem naszego życia. I to ma być zgodne z naszym życiem. W to, co wierzymy, powinno być zgodne z tym, jak żyjemy, jak postępujemy, to, co mówimy, to, co robimy. To powinno być spójne. Bez tego nie będziemy zwyciężać w swoim życiu. Stajemy się hipokrytami, zaprzeczamy i gdzieś nasze życie staje się bez mocy. Więc tu widzimy taki drugi krok, na który musimy zwrócić uwagę w swoim życiu, aby zwyciężać. Pierwsze, przez wiarę, przez krew baranka, którą przyjmujemy, przez zbawienie, które wierzymy. Drugie, że zaczynamy żyć przez słowo swojego świadectwa, swojego życia. Ale widzę tutaj taki też trzeci krok do zwycięstwa, do zwyciężenia złego, do zwyciężania. Nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Czyli nie pokochaliśmy swojego życia, ale wybraliśmy jakby śmierć tego naszego życia po to, aby zwyciężyć tak naprawdę. I Jezus o tym też mówił, że zaraz tutaj wrócimy do tego. Ocenie uczniostwa w Ewangelii Mateusza. Wtedy, kiedy Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem, jest Synem Bożym, Jezus powiedział, że to objawienie było od Boga w jego życiu i potem mówi dalej w tym 16 rozdziale, zapowiada swoją śmierć, swoje cierpienie, swoje ukrzyżowanie i Piotr go wtedy bierze na bok i upomina, że to na niego nie przyjdzie. I wtedy Jezus mówi dalej, że zwraca się do uczniów w 24 wierszu. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją.
I tu jest mowa o tym, że co z tego, jak pozyskamy nawet cały świat, ale gdzieś zatracimy swoją duszę. I to jest dopiero pełnia takiej, moim zdaniem, ja to odbieram do swojego życia, Ewangelii. Gdzieś musimy iść głębiej z Duchem Świętym. Gdzieś nie poprzestać tylko na tej informacji, że gdzieś spotkałem się z tą informacją w swoim życiu, że Jezus umarł na krzyżu, zbawił mnie, jest coś więcej. Skoro w to wierzę, chcę w ten sposób też żyć, chcę w ten sposób też postępować, chcę zwyciężać w swoim życiu w ten sposób, przez wiarę. I ten krok, ten taki najbardziej, można powiedzieć, wymagający dla nas, gdzie Duch Święty chce nas przeprowadzić, objawić nam to, to jest to, żebyśmy gdzieś kurczowo przestali się trzymać już swojego życia, swojego planu na swoje życie, tak jak Piotr. Przyszedł moment w jego życiu, kiedy Jezus mówił, że już będzie musiał swoje życie oddać. Wcześniej Piotr gdzieś uciekał przed tym. Lękał się, jak człowiek, jak każdy człowiek. Lękał się tego. Gdzieś uciekł, kiedy Jezus był zabrany, kiedy się go 3 razy zaparł. Jak nie dojdziemy do tego 3. kroku w naszym życiu, gdzie poświęcimy się w pełni świadomie dla Pana, to będziemy dalej gdzieś w tej naszej wierze wystawiali się diabłu na atak. Gdzieś zostawimy jakąś furtkę w swoim życiu, którą on będzie mógł gdzieś się wkraść i swoim kłamstwem i gdzieś zarażać nas jakimś strachem, jakimś lękiem. Ale kiedy my totalnie oddajemy się Panu Jezusowi Chrystusowi, Jego panowaniu, Jego prowadzeniu, to te Jego ataki nie mają na nas wpływu, bo my już umarliśmy dla tego świata. Gdzieś oddaliśmy już stery. Piotr oddał już stery Duchowi Świętemu w swoim życiu. I przecież jak czytamy listy potem apostoła Piotra, to widzimy, ile on pisze tam o cierpieniu. Pisze o tym, czego wcześniej się bał, lękał, uciekał. Gdzie Jezusa od tego chciał odciągnąć, od cierpienia. Nikt z nas nie chce cierpieć, to jest zrozumiałe. Ale jak zaczynamy za tym się zastanawiać z Duchem Świętym, to widzimy, że jedyną drogą do tego, aby uciec od bólu, od cierpienia z tego świata, to jest śmierć. To jest śmierć. Nie ma innej ucieczki. Nie ma innej drogi. Dopiero wtedy, kiedy następuje to nasze oddanie totalne w 100%, to widzimy, że te zewnętrzne rzeczy już nie mają na nas wpływu. One gdzieś chcą atakować, gdzieś chcą się dostać, ale nie mają na nas wpływu. I można by powiedzieć, że no chcielibyśmy być już tacy w tej fazie, w tym momencie życia, tacy niewzruszeni w wierze, gdzieś niezależnie od przeciwności, od ataków, już iść tak za Panem 100%. I jak patrzymy na apostoła Piotra, to widzę znowu taką kolejną naukę. Wydaje nam się, że to gdzie jest ten moment, gdzie jest ten klucz, to co, wtedy w tym momencie, kiedy jestem ochrzczony Duchem Świętym, to już jest ten moment, gdzie już, wiecie, nie chodzę, ale poruszam się nad ziemią, gdzie już to wszystko mnie nie dotyczy, już mam pełne objawienie, już mam pełne zwycięstwo, już nie potykam się w swoim życiu. Ale jak patrzę na apostoła Piotra, to popatrzcie, czy też zwróciliście na to uwagę, kiedy apostoł Piotr już po chrzcie Duchem Świętym, już po tym dniu Pięćdziesiątnicy, po tej obietnicy, kiedy Duch Święty stąpił na niego, to widzimy, że Duch Święty cały czas pracował nad Piotrem. On nie był już w tym momencie doskonały. Gdzieś wkrada się może czasem, nie wiem jak u was, takie może błędne zrozumienie, to że może od czasu, kiedy ja będę taki już napełniony, to już będę nieomylny, to już będę tylko zwyciężał, to już będę pełną wiedzę miał, na wszystko odpowiedź. To jest cały czas praca z Duchem Świętym. To jest cały czas słuchanie Jego głosu. To jest cały czas podążanie za Nim.
jak patrzę na apostoła Piotra, ja się bardzo dużo uczę. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za te nauki. Jak patrzę na Boże Słowo, widzę apostoła Piotra, który był ochrzczony Duchem Świętym, ale musiało się cały czas coś zmieniać w jego poznaniu, w jego zrozumieniu. Kiedy musiał dostać objawienie, i to trzykrotne, do tego, aby pójść i głosić Ewangelię poganom, coś musiało się zmienić w jego życiu. Musiał doświadczyć, gdzieś odebrać. Ale widzimy też pokorę w jego życiu. Widzimy też posłuszeństwo, że odbierał od Ducha Świętego, był mu posłuszny i to czynił. Widzimy apostoła Piotra, który spotyka się z Kościołem, z Żydami, z pochodzenia Żydami. I gdzieś, kiedy przychodzą z Jerozolimy, bodajże to byli bracia Jakub czy Jan, czy z otoczenia, już teraz nie pamiętam. Słucham? I był tam Paweł i Paweł go zganił za jego postawę, popatrzcie, nie? To był Piotr, który był pełen Ducha Świętego, to był Piotr, który podążał za Panem, to był Piotr, który też głosił w domu Korneliusza, głosił poganom. Ale popatrzmy, czy on był już taki doskonały? Czy on był już nieomylny? Czy on już nie popełniał błędów? To była cały czas praca z Duchem Świętym. To było coś, kiedy my żyjemy na tym świecie cały czas, jesteśmy tutaj, to jesteśmy uczniami, jesteśmy naśladowcami, mamy podążać. To jest coś wspaniałego, że Bóg nam dał Ducha Świętego. Jak ja patrzę na apostoła Pawła i apostoła Piotra, Piotr był tym, który był bardzo blisko Jezusa Chrystusa. O tym mówi Boże Słowo. Był nawet w tych momentach w życiu Jezusa Chrystusa, gdzie inni uczniowie nie byli. Kiedy był Jezus przemieniony, kiedy było wskrzeszenie córki Jaira, dobrze pamiętam? To też tam był. Nie zabrał tam wszystkich uczniów. On był w takich momentach bardzo blisko. On był w tym momencie, kiedy była ostatnia wieczerza, on był blisko Pana, on z Nim rozmawiał, on był posadzony blisko Jezusa Chrystusa. W takich ważnych momentach, ważnych chwilach, gdzieś mógł się uczyć od samego Jezusa Chrystusa. Ale był taki moment, jakby to wytłumaczyć, że on cały czas musiał się jeszcze uczyć w swoim życiu. To nie jest tak, że on miał już pełne objawienie Jezusa Chrystusa, że on już wszystko wiedział, przez to, że był tak blisko, przez te chwile, przez te lata z Nim. I to odbieram do swojego życia, że to Duch Święty nas uczy o tym, jaki jest Jezus Chrystus. On nam objawia coś więcej, coś szerzej, coś głębiej. I czasem może nam się wydaje, o, gdybym ja tak z Jezusem Chrystusem, jak apostołowie był, to bym może już był innym człowiekiem, już bym wiedział coś więcej, może bym czegoś więcej doświadczył, o, jakby byłoby to fajnie, jakby można było żyć w tym czasie i być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę, że byłoby super, wierzę, że byłoby fajnie. Ale Jezus sam powiedział, że lepiej jest dla nich, żeby On odszedł, bo pośle Ducha Świętego. On pośle nam Ducha Świętego i On posłał Ducha Świętego i Duch Święty jest pośród nas. I to jest coś wspaniałe, to popatrzmy chociażby na apostoła Pawła, jak wielkie objawienie Jezusa Chrystusa otrzymał w swoim życiu, a on nie chodził za Panem. On go nie znał osobiście, Jezusa Chrystusa. On go spotkał, kiedy Jezus mu się objawił na drodze do Damaszku, ale to było, wiecie, objawienie Jezusa Chrystusa w jego życiu. On nie spędzał z nim tyle czasu, co Piotr. Ale jak wielkie dostawał poznanie serca Boga. A to wszystko było przez Ducha Świętego. On objawiał mu Jezusa. Jak wielka miłość, jak wielka wiara, jak wielka gorliwość w jego życiu, w życiu apostoła Pawła. Powiem więcej, sam Piotr pisze, że wkradną się pewni ludzie, którzy będą zwodzicielami i którzy będą oszczercami i tak dalej. I pisze nawet o apostole Pawle, że on go błogosławi, że tak cudownie pisze apostoł Paweł w swoich pismach czasem rzeczy, które są ciężkie do zrozumienia. To Piotr pisze, że pisze tam Paweł o takich rzeczach, które są na sam początek nawet ciężkie do zrozumienia. Tak wielkie to było objawienie w życiu Pawła. Więc to jest coś cudownego, coś wspaniałego, że Jezus Chrystus chce nam się cały czas objawiać się jeszcze bardziej, jeszcze więcej,
i że możemy Go poznawać przez Ducha Świętego w naszym życiu. I że On chce przyjść do naszego życia ze swoim pokojem i chce, aby w nasze życie było stabilne w wierze. Abyśmy przestali się lękać. Abyśmy zwrócili uwagę na Jezusa Chrystusa. Abyśmy wiedzieli, że kiedy On przyszedł, to On powiedział, tak jak obiecał, że już zawsze będzie z nami. Że On nas poprowadzi. Tak jak Piotra poprowadził, tak jak Pawła prowadził, tak jak prowadził swoich uczniów, tak chce nas prowadzić przez Ducha Świętego. I chce, abyśmy Go coraz bardziej poznawali, coraz bardziej mieli większe poznanie Jego, coraz bardziej doświadczali Jego obecność, jeszcze większe zrozumienie Jego słowa, jeszcze większą pewność w swoim życiu, jeszcze większą wiarę, żebyśmy mieli. I abyśmy chodzili z Nim. I kiedy On przychodzi, Piotr, kiedy spotkał Jezusa w tym czasie w swoim życiu, on powiedział, aby od Niego odszedł, bo jest grzeszny. Jezus nie chce, żebyśmy mieli taką postawę. Żebyśmy mówili, Boże, nie, odejdź, jestem grzeszny, nie nadaję się. Są inni. Jezus przyszedł do Ciebie i On wie, do kogo przyszedł. Jezus Cię kocha, On odda swoje życie. On chce Twoje życie, aby było oparte na skale, na Nim, na wierze. On chce, abyś zwyciężał w swoim życiu, abyś był ugruntowany w wierze.